kamiennogórskim podziemnym zaginionym laboratorium Hitlera od kilku lat zbierane są różne historyczne eksponaty związane z II wojną światową. Najnowszym nabytkiem podziemi jest autentyczny album o siłach powietrznych III Rzeszy, czyli Luftwaffe. Na albumie widnieje odręczny autograf Hermana Göringa. Jest to unikat w skali europejskiej. Rozmawiałem z grafologiem i stwierdził, że jest to podpis piórem, a jest to podpis Hermana Göringa. Zresztą osoba, która nam to przekazała, tak twierdziła. No i różnymi źródłami dotarliśmy, że w 99% jest to oryginał. Więc jeśli chodzi o historię, można stwierdzić, że to jest oryginalny podpis. Bardzo często takie rzeczy trafiają się w rękach prywatnych, a prywatni kolekcjonerzy dosyć często o tym się nie chcą chwalić po prostu. W muzeach, jeśli chodzi o podpis Göringa, publikacje, nie jest tego zbyt dużo. To są takie unikaty już, można powiedzieć. I tego coraz mniej będzie, bo tak naprawdę im dłużej od wojny, te rzeczy tak naprawdę zyskują coraz większą wartość. Oprócz tego w podziemiach możemy oglądać inne eksponaty, m.in. wyjątkowe szklane granaty czy pociski propagandowe. Kolejne przedmioty to chociażby bomba agitacyjna sowiecka, wykorzystywana pod koniec wojny do namawiania niemieckich żołnierzy, a raczej bardziej estońskich, łotewskich, litwińskich, czyli żołnierzy Waffen-SS, do poddania się sowieckim wojskom, prawda, Sowietom. No, kolejna książka, taki można powiedzieć album, także z 1933 roku. No, jak myśmy byli dziećmi, to wklejaliśmy zazwyczaj albumy z piłkarzami, a tutaj z postaciami najważniejszymi w NSDAP w III Rzeszy. Czyli taki album dla dzieci, ażeby mogły wklejać sobie obrazki z Hermanem Göringiem, zdjęcia są Hitlerem. Kolorowe. Tak, zdjęcia są kolorowe. No to też to jest bardzo ciekawe, że zdjęcia są kolorowe, czyli kolejna wartość.